Organizowany przez AZS AWF Katowice Puchar Silesia to zawody pływackie dzieci i młodzieży z całej Polski z naciskiem na region śląski. Do rywalizacji stanęli zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, jak również liceów i szkół wyższych. Jest to impreza już cykliczna, która jak widać, może nawet i stąd, przyciąga bardzo dużo uczestników. Mamy, myślę, rekordową liczbę, blisko 600 zawodników, w różnych kategoriach wiekowych, i prezentujących również bardzo wysoki poziom sportowy. Jest to rywalizacja, która jest w kilkunastu konkurencjach w różnych kategoriach wiekowych. Jest ona oczywiście punktowana, więc mamy specjalne nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach, jak i również później dwie nagrody specjalne, którą pozwoliłem sobie sam ufundować za dwa najlepsze wyniki. To też przyciąga, można powiedzieć, już te gwiazdy polskiego pływania. Na czym polegają zawody Silesia versus Polska? Kiedyś wymyśliliśmy na początku taką właśnie formułę, dlatego że zawody pływackie mogą się dla niektórych wydawać nudne, stąd ta formuła, że po eliminacjach jest właśnie ten finałowy pojedynek Polska kontra Silesia. Symboliczne oczywiście, bo wszyscy jesteśmy Polakami, natomiast chodzi taką o dodatkową rywalizację, gdzie trzech najlepszych zawodników z klubów województwa śląskiego ściga się z trzema najlepszymi zawodnikami klubów spoza województwa naszego. I to dodaje do dodatkowego smaczku. Czy pływanie to popularny sport w naszym województwie? Myślę tak. Przede wszystkim bardzo dobrze, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Proszę zauważyć, że tutaj jest najmłodsza kategoria wiekowa, to są 10-latkowie i ostatnia kategoria wiekowa to są seniorzy. Prawie 600 zawodników, którzy tutaj pływają, to w zasadzie nigdy się tak nie zdarza na żadnych zawodach, nawet największej rangi, więc tutaj pod tym względem my się nastawiliśmy na dwie rzeczy, to znaczy po pierwsze, żeby to była popularyzacja pływania i żeby te dzieciaki mogły tutaj wystąpić, ale jest też kilka bardzo dobrych zawodników. Zacznę nieskromnie od naszego klubu, czyli od Tomka Polewki, jeszcze do niedawna dwukrotnego rekordzistę Polski na 50 metrów stylem grzbietowym, Mikołaja Machnika, uczestnika Mistrzostw Europy, czy mamy z Polski w tej chwili Dawida Szulicha, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Jutro przyjedzie z Wrocławia Ala Tchórz, też uczestniczka wielu imprez światowych, więc mamy zarówno tych najmłodszych, którzy adeptów pływania, jak i mamy też kilka znaczących nazwisk już na arenie międzynarodowej. Impreza prócz doskonałej frekwencji wśród zawodników cieszy się uznaniem także w oczach publiczności. Może nawet obiekt ciut za mały, żeby pomieścić zarówno kibiców, jak i trenerów, bo przypuszczamy, że w sumie jest ponad 1000 osób, ale musimy sobie radzić w takich warunkach, jakie mamy. Na pewno nie narzekamy, bo były lata takie, gdzie musieliśmy jeździć poza uczelnię, aby trenować. Także dzisiaj warunki są bardzo dogodne. Wydaje się, że robimy dobrą pracę nie tylko tutaj, ale również na zewnątrz, mając te satelitarne kluby dziecięce, młodzieżowe. I aspirujemy, można powiedzieć, do najlepszego klubu pływackiego w Polsce. Będziemy w najbliższym czasie liczyć na medale i Mistrzostw Świata, jak i również Rio. Mamy takie skromne ambicje, może nawet nie do końca powinny być skromne, bo mając takiego pływaka jak Czerniak, myślę, że można liczyć faktycznie na medal Igrzysk Olimpijskich. Finałowy pojedynek pływacki o Puchar Silesii wygrał po raz trzeci z rzędu AZS AWF Katowice. Najlepszymi zawodnikami byli Alicja Tchórz oraz Tomasz Polewka.